Cześć, witajcie. Dzisiaj na serwisie mamy taką oto przystawkę od kasy fiskalnej MR205. Jej problemem jest to, iż występuje problem w momencie połączenia się z internetem. Problem już jest nam obeznany, a mianowicie uszkodzona jest podstawka od karty SIM. Więc rozwiązaniem problemu jest to, iż należy wymienić soket karty SIM i przystawka będzie dalej spełniała swoją rolę. Więc zaczynamy od wyciągnięcia elektroniki ze środka. Tak się nam prezentuje podstawka w całej okazałości. Jest to moduł rozszerzony z możliwością podłączenia terminali płatniczych, tablic, a problem występuje tu, w tym miejscu. Soketka nie dociska się do styków. Problem wystąpił w momencie odesłania podstawki do serwisu MR i przy naprawie prawdopodobnie serwisant nie zauważył, iż złamał jedną część od uchwytu karty SIM. W tym przypadku należy teraz wymienić soket od karty SIM i problem zostanie rozwiązany. Tak więc kolejną rzeczą jest wymontowanie elektroniki ze środka, żeby nie uszkodzić obudowy. I zaczniemy demontaż soketa, żeby zamontować w nim nowy soket dla karty SIM. W takim to sposobie mamy wymontowaną elektronikę. Wygląda, prezentuje się w następujący sposób. A my musimy wymontować ten oto soket.
celu, żeby jak najprościej ją zdemontować z płytki, możemy posłużyć się cyną o niskiej topliwości temperaturowej. Ułatwi nam to demontaż soketu. Nie uszkodzimy elementów, które występują w pobliżu. I przyspieszy nam to pracę. W tym celu posłużymy się cyną z domieszką bizmutu. Jej topliwość wynosi około 130-138 stopni. Przyspieszy nam to demontaż soketa. Tak wygląda zdemontowane miejsce po sokecie. Zaraz oczyścimy miejsce padów i zamontujemy nowy soket na płytce modułu rozszerzonego. Po zdemontowaniu i oczyszczeniu padów najlepiej teraz oczyścić miejsce
po kalafonii w samym topniku. Do tego użyjemy patyczka z naszątrzonego izopropanolem. Miejsce możemy jeszcze przeczyścić chusteczką. Tak się prezentuje oczyszczone miejsce z pozostałości potopniku. I przystępujemy do przymierzenia naszego nowego soketu, jak również jego montaż. W celu ułatwienia sobie montażu najlepiej soket jest rozmontować przez usunięcie górnego zaczepu. Należy to zrobić delikatnie, aby nie ułamać delikatnie plastików. W naszym przypadku musimy usunąć boczny zestyk z soketu, który jest w naszym przypadku niewykorzystywany i nie mamy możliwości jego polutowania, czyli usuwamy te dwie blaszki. Przymierzamy soket, nanosimy troszkę topnika i możemy przelutować soket do płytki. Następnym krokiem jest przymierzenie soketu. Mamy w nim dwa otworki, dwa takie wypustki plastikowe, które należy przypasować do otworów w płytce PCB. Się tutaj znajdują. Ułatwi nam to wypozycjonowanie oraz ustabilizuje soketkę. Soketka w tej chwili już ładnie wpadła w otworki, jest przepozycjonowana i w tym momencie należy przylutować 3 pady z tej strony i 3 pady z tej strony. Do lutowania posłuży nam cyna o grubości 1,1 mm, grubości włosa. Oraz topnik w żelu. W celu ułatwienia montażu na chwilę obecną warto sobie przypozycjonować mniej więcej soket, przylutować z jednej strony pad, z drugiej strony pad i w momencie przylutowania soketu dokonujemy montaż kolejnych padów, żeby było przejście.
poprawić soket, czyli ją troszkę przesunął. Teraz są pady idealnie na środku i możemy przystąpić do montażu kolejnego pada. W sposobie mamy wstępnie już przelutowany w dwóch miejscach soket. Blaszki od konektorków idealnie leżą na padach, więc możemy przystąpić do montażu kolejnych czterech padów, zaczynając od pokrycia ich topnikiem i delikatnie przelutujemy. W takim to sposobie mamy polutowane wszystkie pady soketu. Wszystkie blaszki są polutowane, idealnie pokryte spoiwem. W tym momencie należy oczyścić miejsca lutowania izopropanolem, wacikiem oraz szmatką, chusteczką chociażby Kimtechu. I mamy soket lutowane prawidłowo. Należy potem założyć górną obudowę, założymy kartę SIM i sprawdzimy, czy moduł działa.
Pady idealnie polutowane, oczyszczone. Kolejnym krokiem jest założenie górnego zamknięcia od karty SIM, złożenie modułu, włożenie do obudowy i przetestowanie, czy wszystko działa. Montaż należy przeprowadzić delikatnie, ponieważ jest ryzyko ułamania delikatnych plastikowych zaczepów. Niestety, w tym przypadku próba wciśnięcia spowodowała złamanie jednego zaczepu. Kończy się tym, że musimy znowu wymontować soket i założyć go jeszcze raz, delikatnie wciskając, niestety, tą część górną. Zdarza się. W celu demontażu tego już zamontowanego sekretu postępujemy podobnie jak poprzednio. Odesiemy nadmiar cyny, nałożymy cynę bismutową i usuniemy soket z płytki.
soket z jednej strony został już odlutowany. W tej chwili delikatnie odgrzejemy spoiwo z drugiej strony i soket nam z płytki zejdzie. Pozostałość cyny należy ponownie usunąć. W celu przyspieszenia montażu nie będziemy już wyciągać górnej klapki od soketu, gdzie montujemy kartę SIM, a jedynie po prostu będziemy delikatnie otwierać i zamykać, żeby hultować pin. Powtarzamy sytuację w przypadku dwóch blaszek, które dla nas są niepotrzebne. Wyciągamy je. Mamy gotowy soket. Oczyśćmy sobie płytkę. Pady są oczyszczone i przystępujemy ponownie do montażu drugi raz soczetku do karty SIM. Tak jak wspominałem, dopasowujemy wypustki . Nanosimy trochę fluxu. Wyruchujemy, łapiemy w jednym miejscu z jednej strony, łapiemy z drugiej strony również i lutujemy resztę padów. Soket z jednej strony został już polutowany. Zostaje nam druga strona.
socket został przelutowany. Teraz należy oczyścić pady z pozostałości spoiwa z kalafonią, fluxu w sumie. Tak się prezentuje wymieniony soket, polutowany, oczyszczone miejsca lutowania. Możemy zamontować kartę SIM za chwilkę. Otwiera się, zamyka prawidłowo. Możemy zamontować kartę do internetu. Karta przelega idealnie, czyli problem z niełączącą się bileterką MR25 do internetu został rozwiązany. Teraz należy polutować antenkę z powrotem do obudowy, zamontować płytkę, podłączyć, sprawdzimy, czy się wszystko łączy i gotowe do montażu w autobusie.
Takim to sposobem udało się nam zamknąć obudowę. Kabelki zostały wyprowadzone do terminala, do tablicy LED-owej oraz zasilanie 24V z autobusu. Teraz skręcamy i mamy moduł rozszerzony naprawiony. Następnym krokiem będzie to sprawdzenie na bileterce MR205, czy jest połączenie z internetem. I można dokonać płatności kartą płatniczą w autobusie. I oto mamy przystawkę rozszerzoną, naprawioną.